Super. Jak radzi sobie świadomy rodzic? Zapraszamy Was dzisiaj na live z niezwykłą kobietą. Zobaczcie, nasz gość już jest. Uśmiecha się, pokazuje swoje cudowne oczy, jest otwarta, uśmiechnięta i troszeczkę zestresowana, ale my jej w tym wszystkim pomożemy. Witam serdecznie, nazywam się Beata Nowotnik, jestem współtwórcą programu Jabłko z Cynamonem. Ze mną także Klaudia Raś, która jest także współtwórcą tego fantastycznego projektu Jabłko z Cynamonem. Ja jestem przedsiębiorcą, zarabiam przez internet, jestem związana z branżą konopną. Pomagam osobom czuć się lepiej, a także, można powiedzieć, zarabiać pieniądze. Jeżeli jesteś na to otwarty, zapraszam Cię do kontaktu. Klaudia jest psychodietetykiem. To jest jej pasja. Klaudia jest po prostu w 100% pochłonięta swoim tematem. Jeżeli szukasz w temacie diety rozwiązania, to ja Cię zapraszam do Klaudii. I wcale żeśmy tego nie ustaliły, że ja to dzisiaj powiem. Klaudia, powiedz coś o naszym projekcie. Dzień dobry, witajcie kochani. No wcale właśnie nie ustalałyśmy, ja już sobie tu w głowie przygotowywałam, co mam powiedzieć, a Beata jak zwykle cudownie to zrobiła, wprowadziła moją osobę, dzięki Beata, naprawdę super to robisz. To ja w takim układzie opowiem o tym projekcie. Spotkałyśmy się z Beatą w sieci i połączył nas wspólny mianownik, zdrowie. To zdrowie, o którym właśnie Beata przed chwilą powiedziała. Beata tak samo jak ja bardzo mocno stawia na zdrowie i znalazłyśmy wspólny język, założyłyśmy wspólnie projekt i w tym projekcie, to na czym nam najbardziej zależało, szczególnie w tym okresie, który trwa jeszcze, chciałyśmy pokazać polski biznes, polskich przedsiębiorców, którzy są naprawdę bardzo, bardzo wartościowi, dobrej jakości usługę i fantastyczne miejsca. I mam wrażenie, że nam się to udaje, Beatko, bo sama wiesz, że w kuluarach, że tak powiem, dostajemy mnóstwo informacji zwrotnej, że dobrze robimy to, co robimy, także możemy się uściskać i serdecznie zapraszamy wszystkich do współpracy. Jeżeli jesteście zainteresowani, napiszcie proszę do nas, przyjedziemy, poznamy się i wtedy możemy coś podziałać. Tyle z mojej strony, ja już nie zatrzymuję naszego gościa, bo gość ma bardzo dużo cennych informacji do przekazania. Ja powiem tak, sama jestem mamą, wiem, jakie wyzwania, ja jestem mamą jednego dziecka, a wiem, jakie wyzwania mogą stać przed mamami czy rodzicami, którzy mają jeszcze więcej pociech. Dlatego posłuchajcie, kochani, co nasz gość ma do powiedzenia i jak sobie radzi. Ja oceniam Agnieszkę jako bardzo, ale to bardzo świadomą mamę i gratuluję jej, że tak sobie to wszystko poukładała, ale dobrze, już nie gadam, dopuszczam Agnieszkę do słowa. To ja jeszcze wcześniej, kochani, bardzo serdecznie Was witam. Witam Ani, witam Iwonkę, witam Magdalenę, witaj Krysiu. Cieszę się, że jesteście z nami. Prosimy o udostępnienia. Bardzo Was proszę, zadawajcie komentarze, albo inaczej, zadawajcie pytania, a piszcie pod spodem komentarze. Słuchajcie, kochani, tak jak wspomniałam, Agnieszka jest niezwykłą kobietą. Jest mamą, która wychowuje sama dwójkę dzieci. Wychowuje Emilkę i wychowuje Adriana. Adrian boryka się z autyzmem. Jest to kobieta, która zawsze jest uśmiechnięta, zawsze jest pogodna. I tak by się wydawało, że Agnieszka, tak jak na ciebie patrzę, to ty właśnie tak praktycznie żadnych wyzwań nie masz. A jak to jest u ciebie? I jeszcze to, czego nie dopowiedziałam i może od tego zacznę. Agnieszka postawiła na rozwój osobisty, na świadomy rozwój osobisty. Agnieszka także, słuchajcie, robi torty. I ponieważ wiem, że teraz dzisiaj jest z nami pierwszy raz, jest pierwszy raz na takim live'ie, potrzebuję troszeczkę się zrelaksować. Powiedzmy, zacznijmy najpierw od tych tortów. Agnieszka. Witam serdecznie. Tak, torty stały się moją pasją.
Uwielbiam je robić, uwielbiam sprawiać innym radość. Także poprzez te torty ja się wyciszam. Aga, jakie torty najbardziej lubisz robić? Jakie? Przede wszystkim z bitą śmietaną. Nie. Ale do usta. Tak, i taki, jaki tort sobie ktoś zażyczy, taki ja po prostu zrobię. A największą radość sprawia mi uśmiech tych ludzi i kiedy powiedzą, że przepyszne torty i radość tych dzieci przede wszystkim, jak robię torty dla dzieci, ten ich uśmiech, tak. To jest najcudowniejsze. Pomagać po prostu innym, to tak z serducha wychodzi i sprawia największą radość. No na pewno torty bardzo cieszą dzieci, to wiem. A dzieci uwielbiają słodkości, przede wszystkim słodkości, a jeżeli już jest coś, co one lubią, bo jakaś postać z bajki, i to tym bardziej. Okej. Aguś, my tu tak sobie słodko, o wspaniałych, słodkich rzeczach, no ale oprócz tych tortów, no to mamy prawdziwe życie. Tak, która nie wiem, bo mi mówiła, że jest bardzo ciekawa pewnych rzeczy i chcę zadać ci to pytanie, także nie wyrywam się, że tak powiem, przed szereg, Batko, proszę cię. Agnieszko, powiedz mi tak po prostu, jak ty sobie radzisz w tym codziennym życiu? Rozumiem, że są lepsze dni, są gorsze dni. Powiedz mi, kiedy są te lepsze dni, no to jest radość, jest uśmiech, ale kiedy przychodzą te gorsze dni, jak ty sobie po prostu w tym wszystkim radzisz? Powiedz nam, może coś uda się nam podpowiedzieć rodzicom, którzy nas po prostu będą oglądać. Tak, Beatko, to prawda. Życie jest raz pod górkę, raz z górki. Jeżeli idzie wszystko ładnie i gładko układa się, to jesteśmy po prostu radośni, tryskamy energią. Inaczej sprawa się ma, jeżeli no, napotykamy trudności. Przede wszystkim no, trudności w wychowywaniu dzieci. Wtedy i my jesteśmy zestresowani i nie idzie wszystko nam tak, jak należy i cały czas borykamy się z tym, że no tak, źle śpimy, stres, tu nie idzie, tam nie idzie, nic się nie układa. Ja wiem, że to jest wyzwanie. Wyzwanie przede wszystkim dla rodziców, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne. Czy to mówimy o dzieciach, czy też już można powiedzieć stricte o dorosłych, tak? Jest to wyzwanie. Ja sobie zdaję sprawę z tych trudności, bo sama jestem mamą 18-letniego Adriana, który jest chłopcem ze spektrum autyzmu. I nasze życie no nie było takie kolorowe. Wiadomo, im mniejsze dziecko, tym mniej stresu. Tak można powiedzieć. Im większe dziecko, wtedy i dochodzi i dojrzewanie, co jest też no, trudnością. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że w momencie dojrzewania płyną na mnie takie trudności w wychowywaniu. Wiadomo, my okres dojrzewania przechodziliśmy inaczej, a ci ludzie niepełnosprawni, oni też funkcjonują troszeczkę inaczej. I tu jest z tym problem, tak? Ja sobie zdaję z tego sprawę, że rodzice bez wsparcia naprawdę mają niełatwą drogę. Niełatwą. Dlatego też mamy tę terapię. Wiadomo, im dziecko mniejsze, tym lepiej jest uzyskać dostęp do terapii. A im człowiek jest starszy, tej terapii już tak nie ma. Nie ma tych ośrodków. Terapia jest ograniczona, więc no nie jest łatwo. Ale wiadomo, każdy rodzic poszukuje nowego rozwiązania, nowej drogi i przede wszystkim się nie poddawać. Nie poddawać się. Agnieszka, powiedziałaś o nowym rozwiązaniu. Możesz coś bliżej powiedzieć o tym, bo wspomniałaś nowych rozwiązań, nowych dróg. Co dla ciebie było nowym rozwiązaniem? Przede wszystkim
informacja, dużo, dużo, dużo informacji, poszukiwania tej informacji, co ja mogłabym jeszcze zrobić, żeby pomóc mojemu dziecku. Bo wiadomo, terapia terapią, mamy suplementy, musimy się suplementować, tak? Ale też można znaleźć inną drogę. Tej informacji szukałam w internecie. Co ja bym mogła jeszcze zrobić, żeby wspomóc mojego syna? Tym niemniej, że w momencie dojrzewania u niego nastąpił regres. I to dość gwałtowny regres. Adrian zamknął się całkowicie. Przestał mówić. Wdarła się agresja, autoagresja. To nie był łatwy czas, to był trudny czas. Każdy telefon kojarzył mi się po prostu z telefonem ze szkoły i wezwaniem, że znowu coś się zadziało. Nawet takie wyjście zwyczajne na spacer stanowiło dla nas wyzwanie. Wychodziliśmy na spacerek i wystarczyło, że zwykły impuls i nie wiadomo, kiedy następował atak. Wszystko mogło na to wpłynąć. Więc ja wiedziałam już ze swojej strony, że muszę znaleźć coś, co mogłoby jemu pomóc. A co to mogło być? No wiadomo, że mamy tak jedną terapię, drugą terapię. One oczywiście dają efekty. Jednakże nie chciałam się posuwać tutaj w to leczenie farmakologiczne z uwagi na to, że wiadomo, pomaga, ale też szkodzi. I coraz więcej tych nowych leków, coraz więcej i ja zwyczajnie nie mogłam już patrzeć na mojego syna, jak on cierpi. Bo to było cierpienie jego i cierpiałam ja razem z nim. Odbiło się to na nas wszystkich po prostu, tak? Ja wiedziałam, że jest coś takiego naturalnego, co mogłoby wspomóc Adriana. I jest to olejek CBD. I w tym czasie właśnie pojawiła się na naszej drodze firma Sativa Life ze swoimi świetnymi produktami. A z uwagi na to, że ja już wcześniej miałam jakąś wiedzę, jak działają olejki, jak mogłoby mi pomóc i mnie, i Adrianowi przede wszystkim, bo na nim się bardziej skupiłam. A z uwagi na to, że widziałam ten efekt u Adriana, to stwierdziłam, dlaczego ja mam nie stosować i dlaczego nie stosować u córki, zwykle profilaktycznie, skoro ma takie szerokie spektrum działania. I tak też po prostu koleżanka zadzwoniła do mnie i mówi: słuchaj Agnieszka, mam taką fajną firmę, nazywa się tak i tak i jest producentem olejków. Ja mówię: jejku, świetnie, bo ja właśnie czegoś takiego poszukuję. Właśnie tego poszukuję, tylko poszukuję dobrej, sprawdzonej firmy. Z uwagi na to, że no my wprowadzamy ten olejek jednak do organizmu. I mnie zależało na tym, żeby ta firma była nasza, żeby był nasz producent i żeby to był olejek sprawdzony z certyfikatami. I tak też się stało. Więc Sativa spełniła moje oczekiwania. Agusia, no, w punkt powiedziałaś wszystko, wszystko to, co wcześniej, że tak powiem, powiedziałaś. Nie bez kozery jest powiedzenie, że małe dzieci mały kłopot, duże dzieci duży kłopot, aczkolwiek nie możemy postrzegać tego w kategoriach kłopotu, tylko wyzwań. No, z tego, co mówisz, bardzo zrezygnowałaś z siebie. Jako mama ja cię rozumiem, gratuluję ci i wspieram cię jak najbardziej w tym. Natomiast powiedz mi, bo opowiedziałaś o tym, jaką drogę przeszliście i co stanęło na waszej drodze. Powiedz mi teraz, kochana, proszę, jak zmieniło się wasze życie, jak ty się teraz czujesz, jak Adrian się teraz czuje od momentu, kiedy no, znalazłaś rozwiązanie jako świadomy rodzic poszukujący innych rozwiązań niż farmakologia. Oj, bardzo się zmieniło, bardzo, bardzo, bardzo. Co się takiego mogło zmienić? Otóż spokój. Ja się wyciszyłam. Ja wiedziałam, że ten olejek jednak jemu pomaga i zaczęłam postrzegać te efekty. Niemniej ja się uspokoiłam, co dało mi, otworzyło mi skrzydła.
otworzyło mi skrzydła, zaczęłam też skupiać właśnie uwagę na sobie. Więcej czasu miałam dla siebie. Bo wiadomo, tutaj Adrian się uspokoił, ja nie byłam już taka nerwowa, nie stresowałam się tym, że Adrian tutaj wybucha, że ciągłe wezwania. I zobaczyłam to światełko w tunelu, że jest fajnie, że działa, że teraz mogę więcej czasu poświęcić dla siebie. I tak też zrobiłam, także poszłam tutaj i w swój rozwój. Jest fajnie, naprawdę, ja bardzo polecam. Bo czasami jest tak, że zostajemy sami z takim problemem i nie wiemy, jak sobie radzić. Tutaj natłok zdarzeń, praca, stres. A tak jak my tutaj mamy samotnie wychowujące, to mamy dopiero wyzwanie. To jest dopiero wyzwanie, gdzie nie ma tego wsparcia od rodziny i trzeba się borykać no, z różnymi trudnościami, tak? Tutaj mam dwójkę dzieci. Można sobie poradzić. Trzeba tylko po prostu zobaczyć to światełko w tunelu. I ja je widzę. Agnieszka, ja chciałabym to, co Klaudia powiedziała bardzo fajnie, chciałabym, żebyś doprecyzowała, bo jeżeli ktoś będzie oglądał nasz live albo ogląda nasz live, za co bardzo dziękujemy, tutaj Roman do nas pisze bardzo miłe słowa, także pokażę nawet komentarz Romana. Witam serdecznie Panie, pozdrawiam, życzę miłego, fajnego dnia i dużo pozytywnej energii życiowej. Trzymam kciuki i życzę sukcesów, hej. I jeszcze tutaj mamy jakąś pewnie buźkę, także bardzo dziękujemy. Roman, super, że tu do nas zaglądnąłeś. Ja mam do Ciebie takie zapytanie. Czy możesz powiedzieć, oczywiście, jak to u Ciebie wyglądało z Adrianem przed zastosowaniem? Bo rozumiem, że to jest olejek konopny z CBD, tak? Olejek konopny z CBD. Teraz możesz powiedzieć przed zastosowaniem i po zastosowaniu. Jak to wygląda? Jak to wyglądało? Jakie zauważyłaś różnice? To, że się wyciszę, to powiedziałaś, ale jakie jeszcze różnice zauważyłaś? Jak w szkole? Dobrze, już mówię. Przed zastosowaniem, wiadomo, Adrian, jak wspomniałam, jemu zatrzymała się mowa. To był agresywny regres. Nagle zatrzymała się mowa, problem ze spaniem, wiadomo, dostawał leki wyciszające w coraz większej dawce. Więc jeżeli dostał taki lek, to wiadomo, że on zaraz zasnął, uspokoił się, ale nie o to mnie chodziło. Ja nie chciałam takiej terapii, tak? Ja poszukiwałam czegoś naturalnego, czym mogłabym zastąpić tą farmakologię. Ponieważ wiemy, że farmakologia jest dobra, ale też ma no, negatywny wpływ na organizm człowieka. I rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. Dlatego też, no mówię, ja poszukiwałam tego złotego środka. Weszłam w naturalne leczenie. Jak się Adrian zachowywał wcześniej? Tak jak mówiłam, agresywnie. Był taki moment, w którym po prostu wracając ze szkoły, Adrian mnie zaatakował. To nie było fajne. Ja przeżyłam wtedy... No, można powiedzieć horror, dlatego że mój syn nieświadomie, ja wiem, że on to zrobił nieświadomie, bo te dzieci nie są świadome tego, co robią. To był impuls. Prawie wrzucił mnie pod tramwaj. Ja z małą córką i idący z nami Adrian wrzucił nas pod tramwaj. Prawie nadjeżdżający, więc ja przeżyłam to bardzo. 2 dni po prostu żyłam w takim stresie, i tą świadomością, że to się może powtórzyć. Natomiast po zastosowaniu olejku Adrian wyciszył się. To nie było tak nagle, że ja jemu podałam olejek i pyk po wszystkim. To był krótki proces i to mnie zdziwiło, bo to przeszło moje najśmielsze oczekiwania, że tak zadziałał na niego olejek. Po 3 tygodniach od zastosowania olejku 10-procentowego ja zauważyłam delikatne symptomy, że Adrian się wycisza. Jest coraz bardziej spokojniejszy, przychodził, patrzył na mnie i powiedział pierwsze słowo, że on coś chce, coś potrzebuje, bo wcześniej ja musiałam od niego to po prostu wyciągać.
wyciągać. No i później była taka fajna, miła niespodzianka. Wychowawczyni Adriana zadzwoniła do mnie i mówi: Pani Agnieszko, ja muszę Pani coś powiedzieć. Adrian dzisiaj zadał mi kilka pytań i zaczął fajnie pracować. On zrobił wszystkie zadania. Czyli poprawiła się ta koncentracja, a wcześniej było tak, że te zadania, mimo tego, że to jest fantastyczny i bardzo mądry chłopiec, sprawiały jemu trudność. On wręcz przeciwnie, odmawiał współpracy. A każde podejście nauczyciela, żeby cokolwiek zrobił, kończyło się tym, że on zwyczajnie w świecie stawał się agresywny i on nie chciał. Telepanie po głowie, gryzienie po rękach, czyli odmowa totalna. W tym momencie świetnie idzie, pracuje, koncentruje się na zadaniach i widać, że sprawia jemu to radość. Po tych 3 tygodniach zauważyłam, że Adrian idzie spać i zasypia bez problemu, bez podania farmakologii. Także my już stosujemy olejek od września i w tym momencie wycofaliśmy wszystkie środki psychotropowe. Agnieszka, powiedz mi, bo jakby przyszedł rodzic podobnym wyzwaniem, ale miałby obawy, bo słyszy się, że no, może w taki czy w inny sposób organizm zareagować. Czy ty, jako ty, uważasz, że olejek wspomaga, nie otępia? Bo różne słyszy się opinie na ten temat, że taki olejek może otępiać organizm i dlatego ktoś jest wyciszony. A z twojej wypowiedzi ja wynoszę, że Adrian stał się wręcz kontaktowy, uważny, zadaje pytania, jest ciekawy życia, więc go nie otępia. To powiedz mi, jak to powiesz rodzicom? Czy faktycznie nie muszą się tego obawiać? No bo ty jesteś z Adrianem 24 godziny na dobę, jego obserwujesz i możesz to obiektywnie stwierdzić jako mama. Absolutnie nie otępia. Absolutnie nie otępia, wycisza, co nie znaczy, że daje efekt takiego uspokojenia i ospania. Nie, to nie jest tabletka uspokajająca. Wycisza, czyli obniża tą agresję. Tak było u mojego syna. Skąd wynika ta obawa? Przede wszystkim z tego, z braku świadomości, informacji. Albo te informacje dochodzą nie takie, bo ktoś tam zastosował i miał inny efekt. Ważnym jest też, żeby wiedzieć, co stosujemy i jaki olejek, bo nie wszystkie olejki są takie same. Tak samo jak czekolada, a czekolada. Mamy różnice. Ja zaufałam firmie i wiem, że to jest olejek terapeutyczny, full spektrum i jest bezpieczny. Posiada certyfikaty na nieobecność metali ciężkich i pestycydów. I to mnie przekonało. Z uwagi na to, że olejek oczyszcza organizm, a nam zależy na tym, żeby te toksyny z tego organizmu wyeliminować. To jest jedno. U nas w Polsce tylko 2% ludności stosuje olejek CBD, gdzie w Stanach Zjednoczonych ponad 30%, dlatego że tam jest informacja. U nas nie ma tej informacji takiej. I ludzie po prostu zwyczajnie w świecie nie wiedzą o tym, że mogą zastosować taki olejek w terapii i że on naprawdę wspomaga. Tak. Bardzo Ci dziękuję, bo przekazałaś nam bardzo dużo cennych informacji. Z tego, co się tak orientuję, to można znaleźć materiały, w którym specjaliści medyczni piszą dokładnie o działaniu olejku konopnego z CBD na organizm człowieka przy różnych problemach zdrowotnych, ze względu także na układ endokannabinoidowy. I tutaj jest taka cenna informacja od Ciebie, że to jest tylko to, co powiedziałaś, sprawdzony, musi być konkretnie, spełniać pewne parametry i wtedy ten olejek jest bezpieczny. Agnieszka, ja Tobie bardzo dziękuję za spotkanie. Klaudia, czy Ty masz jakieś zapytanie jeszcze? Ja bym
bo tyle informacji tutaj Agnieszka nam przekazała. Wiecie co, kochani, podziwiam Agnieszkę naprawdę, mimo przeciwności losu, mimo tego, z jakimi wyzwaniami Agnieszka się borykała i boryka, świadomie podchodzi do życia swojego i swoich dzieci, za co Agnieszko Ci bardzo dziękuję, Ci gratuluję, bo właśnie ta nasza świadomość, poszukiwanie rzetelnej informacji, ewentualnie wiedzy, jak bierzemy my rodzice, mówię ja też jako rodzic, odpowiedzialność za nasze zdrowie i zdrowie naszych dzieci, nie wierzymy ślepo w pewne schematy, tylko szukamy, bo tak naprawdę no, dzieci są częścią nas i nie zrzucamy odpowiedzialności na kogoś, tylko tą odpowiedzialność bierzemy w własne ręce i działamy. I to właśnie zrobiła Agnieszka, za co mówię, jej gratuluję, bo sama jestem rodzicem i sama mam wyzwania z własnym synem, nawet zdrowotne. Także Agnieszka, dziękuję i powiedz może w jednym zdaniu, podnieś na duchu, ewentualnie daj nadzieję rodzicom, czy matkom, rodzicom, ojcom, że nawet w sytuacji beznadziejnej można sobie, znaczy beznadziejnej, wiesz o co mi chodzi, o to mocne wyzwanie, że można sobie mimo wszystko radzić. Oczywiście jak najbardziej. Mamy różne sytuacje w życiu. Czasami poddajemy się, bo nie widzimy już żadnego efektu. Tak samo było u nas, gdzie ja stosowałam jedną terapię, drugą terapię, trzecią. No efekty były, ale widziałam, że nie jest to do końca, że jeszcze można coś zrobić. I stąd było to poszukiwanie. Tak samo u mnie. Ja tutaj skupiłam się na synu, ale ja też mam efekty odnośnie zastosowania olejku CBD. Pochwalisz się, jak je? Oczywiście, jak najbardziej. Wiadomo, no ja już mam 47 lat, więc wiadomo, u kobiet w różnym wieku przychodzi ten okres, gdzie puk, 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 menopauza stuka i mówi: dzień dobry, witam Cię Agnieszko, jestem już u Ciebie. A Ty mówisz: nie, jeszcze nie teraz, jeszcze nie teraz. A jednak okazuje się, że już teraz. Tak też było u mnie. Pojawiły się już takie pierwsze symptomy menopauzy. Oczywiście uderzenia gorąca, zanik miesiączki, nieregularna. I co się zadziało? Ja też zastosowałam również ten olejek, widząc efekty u Adriana. Wróciła miesiączka. Po 3 miesiącach od zastosowania olejku wróciła miesiączka na właściwy tor. Oczywiście też sen mi się poprawił. Ja już nie budziłam się w nocy. Nie zanikły uderzenia naprzemienne tego gorąca i zimna. Więc bardzo fajnie. I jeszcze jeden taki fajny efekt, którego się nie spodziewałam. Wiadomo, no, spora część ludności oczywiście boryka się z tym problemem. Nie wszyscy chcą o tym mówić, jest to kłopotliwe, tak zwane hemoroidy. Ja będę o tym mówić, dlatego że tym trzeba się dzielić. Tym trzeba się dzielić i tutaj nie ma co patrzeć na to, że jest to wstydliwy temat. Nie ma wstydliwych tematów. Ja nawet nie zauważyłam, kiedy one mi się wchłonęły, a był ten problem, który się nasilał, wiadomo z jakiego powodu. I nawracał, 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 a w tym momencie ja po prostu zapomniałam, że ja miałam kiedykolwiek jakieś hemoroidy, a miałam je od 18 roku, od 18 lat. Także ja bardzo, bardzo polecam, nie bójcie się stosować olejku CBD, chociażby nawet tego CBD naszego. Dlatego, że jest to naturalny produkt, naturalny, a co jest naturalne, to na pewno nam nie szkodzi. Wracajmy do natury. Spróbujcie, naprawdę, proszę Was, spróbujcie. Agnieszka, moglibyśmy... Właśnie mówię, że moglibyśmy tu rozmawiać i rozmawiać po prostu
Dużo informacji cennych. Dziękuję Ci za to spotkanie. Bardzo Ci z Klaudią dziękujemy. Kochani, my Wam dziękujemy, że byliście tak licznie na tym spotkaniu dzisiejszym. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek zapytania, to Agnieszka Malec na Facebooku ma takie kolorowe zdjęcie właśnie z dzieciaczkami, także po tym ją poznacie. Oczywiście możecie też pisać do nas. My przekierujemy pytania do Agnieszki. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Dziękujemy za Wasze wsparcie i do zobaczenia w przyszłym tygodniu we wtorek. Cześć. Dziękuję. Czy już się skończyło?